do późnej nocy trwała burzliwa, nadzwyczajna sesja. Radni ostatecznie nie zajęli się powołaniem komisji do spraw reprywatyzacji, której stworzenie postulowała prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przypomnę, że w Radzie Warszawy większość ma Platforma Obywatelska. Głos podczas debaty zajmowali poszczególni radni, krzyczeli także mieszkańcy, którzy przybyli na spotkanie, na sesję Rady Warszawy. Głos zabrał także Cezary Jurkiewicz, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy, co mówił. W tym samym piętrze dzisiaj jest wystawa związana z Titanikiem. I tak się zastanawiam, w jakiej sytuacji jesteśmy dzisiaj. Bo mam takie nieodparte wrażenie, że zabawa trwa nadal i jeszcze orkiestra gra. Jestem zdziwiony dzisiaj tonem, w którym pani prezydent wręcz krzyczała do radnych i do mieszkańców. Ja myślę, że to jest chyba niewłaściwa forma komunikacji prezydent miasta wybranego przez nich, żeby służyć ludziom. Ja chciałbym na to zwrócić uwagę, to nie ta droga. Dzisiaj pani prezydent przedstawiła się jako jedyna sprawiedliwa i wybawicielka. Ta, która uratowała sytuację Warszawy. A jednocześnie jako ofiara, która nie ma możliwości tego, że trzeba jej pomóc. Dzisiaj staje w sytuacji, w której to my, radni, mamy pomóc pani prezydent, bo ona nagle stanęła w tej sytuacji. A z kim mamy do czynienia? Z kim mamy do czynienia? Z wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej, która to rządziła w Polsce 8 lat i błagała i prosiła o to, żeby ustawa była. Błagała i prosiła. Dziwny ton, zupełnie zaskakujący. Ale dzisiaj, patrząc na całość sytuacji, to wypadałoby zacząć to wszystko od słowa brawo pani prezydent. Rozsławiła pani Warszawę. Brawo pani prezydent. Szkoda tylko, że z takich spraw, w których jest nam wstyd, bo dzisiaj nie wiemy, co mamy powiedzieć. Czytamy główne tytuły w mediach i zastanawiamy się, czy Warszawa zasługuje na taką sytuację. Ja myślę, że dzisiaj ten głos, który jest głosem mieszkańców, brzmi w sposób następujący. Prokurator, nie komisja, nie komisja, dymisja. To takie podsumowanie. Dzisiaj mówiąc o tym, że jest potrzeba powołania komisji, chcę powiedzieć jedno. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie poprze tego pomysłu. Uważamy jednoznacznie, że dzisiaj jest czas działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury. Komisja jest komisją fasadową, fikcyjną. Nawet nie będzie w stanie dotrzeć do wszystkich materiałów, bo te materiały najbardziej interesujące są w rękach prokuratury i CBA. Nie będzie w stanie spełnić swojej funkcji. Jak sobie państwo wyobrażacie to, żeby komisja doraźna, powołana, złożona z 5 radnych, obradowała do końca kadencji nad materiałami dotyczącymi reprywatyzacji z lat 1990-2016? Ile tysięcy wniosków to jest do przejrzenia? Kto to zrobi? I chcę powiedzieć jednoznacznie, nie wplątujcie nas państwo w to, co media nazywają złodziejską aferą. My nie chcemy w tym brać udziału. To nie jest nasze stanowisko. To pani prezydent tego miasta jest odpowiedzialna za wszystko, co się tu wydarza. To pani prezydent odpowiada za swoich urzędników, za procesy, za czynności kontrolne, za to, żeby wprowadzić właściwe mechanizmy. To nie radni dzisiaj będą brali odpowiedzialność. I mam taką prośbę. Chcę powiedzieć taką rzecz, bo myślę, że to jest istotne. Chciałem przypomnieć, że dzisiaj mamy wyjątkową sytuację. Dla nas, dla radnych, mamy również wyjątkową sytuację. Proszę państwa. Radni Prawa i Sprawiedliwości od 2006 roku są w opozycji. I cokolwiek, co się stanie w tym miejscu, może się zadziać tylko i wyłącznie z powodu tego, że łaskawie przychyli się do tego Platforma,
nazywana obywatelską. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Udało nam się od tego czasu zorganizować 12 razy albo sesję nadzwyczajną, albo wprowadzenie punktu, albo jakieś stanowisko, które się pojawiało. I te 12 razy, które były do tej pory, ani jednego razu nie była obecna pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. Nigdy. Dzisiaj jest pierwszy raz, kiedy jest obecna na tej sali. I dzisiaj mamy sytuację taką, że to teraz jesteśmy potrzebni do tego, żebyśmy ratowali sytuację. Dzisiaj jest czas działania prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. My robiliśmy swoje. Doczekaliśmy się na panią prezydent i z pewnością dzisiaj moje koleżanki i moi koledzy będą mieli szereg pytań do pani prezydent. Przypominam też, że dzisiaj w mediach pojawiają się kolejne sytuacje, bo doniesienia medialne są pokazaniem tego, że ten system de facto państwa się wysypał po prostu. Wysypał. Jeżeli urzędnicy, którzy pracowali tutaj na dzisiaj, mówią jednoznacznie. Pan dyrektor Bajko mówi, że to on napisał tę ustawę małą reprywatyzacyjną. Pan dyrektor Bajko. I on to przekazuje. I dzisiaj on jest za to zwolniony, a to jest największym pani sukcesem. To coś jest nie tak w tym wszystkim. Coś jest nie tak. Doczekaliśmy się na pani obecność. Ale chcę powiedzieć jednoznacznie, to czekanie było czekaniem bardzo długim i trudnym. I myślę, że dla nas, tutaj obecnych, ważne jest jedno. Dzisiaj chcemy, żeby była szansa, by wszystkie pytania padły na tej sali i żeby był czas. Czas na to, żebyśmy mogli rozmawiać naprawdę. Jeszcze raz potwierdzam, komisja, która została powołana, chce zwrócić uwagę na jedną rzecz. Proszę państwa, posłuchajcie państwo przez moment. Ta komisja ma możliwość wystąpienia do prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zlecenie wykonania zewnętrznych ekspertyz, opinii i audytów w przedmiocie objętym zakresem jej działania. Czyli co, jest potrzebna do przetargu, żeby określiła warunki? To chodzi o to, że sami nie dajemy rady, tak? Czyli musimy wzywać kogoś z zewnątrz. Kolejny raz się okazujemy, że jesteśmy niezdolni. To co to jest dalej? W uzasadnieniu i w podpisie jest napisane, że środki finansowe związane z realizacją tej uchwały zostały zabezpieczone w budżecie Biura Rady. A w jakiej pozycji, w jakiej kwocie? Skąd państwo wiecie, co wyniknie z tego? Co dzisiaj przewidujecie? Macie już tego audytora? Wszystko jest zaplanowane? Jest parę z kancelarii, które współpracowało z ratuszem bardzo dobrze. Nie będę wymieniał nazwisk. Mają działki na Chmielnej w tej chwili. Cała ta rzecz mimo naszych prób, 12, dzisiaj jest 13, nie wiem czy to szczęśliwa cyfra dla pani prezydent, mimo naszych 12 prób nie udała się. Dzisiaj jest pani prezydent, ale chcę powiedzieć tak, chyba nikt nigdy nie powie, bo pani zwykle wini PiS w każdym miejscu, tak pani zawsze mówi, że wszystkiemu jest winny PiS. Chyba nikt nigdy nie powie, że to my wpłynęliśmy na Gazetę Wyborczą, żeby ujawniła to, co ujawniła. Nie można, nie da się powiązać tych dwóch środowisk w żaden sposób. Ja nie śmiem nawet zapytać po dzisiejszych tłumaczeniach pani prezydent, co pani myśli o lokatorach. Oni ci to wyrazili jednoznacznie. Ja się boję, że te pozorne działania, które były 25 sierpnia na sesji i przepychanie nogą tego, żeby pani dzisiaj się mogła już pochwalić tym, że jest jakakolwiek uchwała, która daje możliwości, to jest zdecydowanie za późno. Ci ludzie byli tu na sesji nadzwyczajnej, którą próbowaliśmy zorganizować w maju. Państwo na tę sesję nie przyszliście. Państwo zignorowaliście głos i radnych, i mieszkańców. Potem mówiliście, że to było coś, co jest nieprzewidywalne. I od tamtej pory pojawiły się te barierki. Ja myślę, że to wszystko jest razem bardzo smutny obraz. Jak widzę, winne jest Prawo i Sprawiedliwość, winne jest Ministerstwo Finansów, jest wina urzędników. Nie ma nigdzie winy pani prezydent. Tam, gdzie widać jednoznacznie, pani prezydent przeprosiła za urzędników zatrudnionych przez świętej pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ktoś tu chyba zaczyna tańczyć na trumnach. Nieładnie, pani prezydent. Kiedy na jednej z sesji, kiedy byląc tutaj, usłyszeliśmy w mediach o wejściu Centralnego Biura Antykorupcyjnego do ratusza i skomentowaliśmy to jako radni Prawa i Sprawiedliwości, usłyszeliśmy, że straszymy was kontrolami.
i że wy się nie obawiacie, bo wszystko jest w porządku. No i widać ten porządek dzisiaj do końca. A tak przy okazji, pani prezydent, pytając się odnośnie pewnego wpisu na Twitterze byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czy to prawda, że funkcjonariusz CBA usunięty ze służby przez poprzedniego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pana Wojtunika, wygrał konkurs w warszawskim ratuszu? I czy to prawda, że ten funkcjonariusz następnie został zablokowany przez panią i przez pana wiceprezydenta Jóźwiaka i nie pozwoliliście mu zupełnie podjąć pracy, mimo tego, co się wydarzyło? I okazało się, że niestety nie pozwoliła pani na to, aby mógł ten człowiek pracować. Proszę o odpowiedź. Chciałem przypomnieć o jednej rzeczy. W maju tego roku Ministerstwo Skarbu zablokowało 200 milionów na odszkodowania. Państwo wtedy kpiliście z nas, wykrzykiwaliście i tytuły w mediach były jednoznaczne. Te same media, które dzisiaj piszą o aferze, o złodziejskiej, o mafijnej, mówiły, że PiS blokuje 200 milionów, rząd zabrał miastu 200 milionów, zabraknie dla głuchoniemych estakady. Takie były wypowiedzi przewodniczącego klubu radnych Platformy Obywatelskiej. I to wszystko, że PiS mści się na Warszawie. Gdzie dzisiaj byłoby te 200 milionów, gdybyście je mieli? Jakie są mechanizmy kontroli, które widać? Gdzie one są? Gdzie są poprzednie pieniądze? Jak to wygląda? Kolejna kwota, która by wpadła nie wiadomo w czyje ręce? Nawet głosami radnych Platformy Obywatelskiej, którzy biorą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w tym miejscu i naprawdę uwiarygodniają panią prezydent, uchwaliliście wspólnie stanowisko na ten temat. Nie wiem, jak się czujecie dzisiaj w tej sytuacji, widząc to, co się wydarzyło. Rzucanie odpowiedzialności na urzędników po 10 latach to jest trochę tak, pani prezydent, że to nawet nie jest wstyd, ale pani powiedziała w pewnym momencie w pierwszym swoim wystąpieniu, że jak pani nie wie, to pani nie odpowiada. Ciekawa sytuacja, bo jak ktoś nie wie i nie odpowiada, to jest pytanie, czego pani jeszcze nie wie i na czego się jeszcze możemy dowiedzieć. Czego jeszcze nie wiemy? Stąd też jeszcze raz podkreślam, obecność Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz prokuratury jest niezbędna, żeby pani się dowiedziała, bo być może tylko wtedy pani się dowiaduje o czymkolwiek. Tak skończył się parasol ochronny, pani prezydent, zarówno medialny, jak pani miała przez tyle lat, jak i ze strony służb. I to w 100% wiadomo, że to jest potrzebne pani, bo dzisiaj tylko w tej sytuacji pani była skłonna pojawić się na tej sesji. Nie doczekaliśmy się na panią nigdy do tej pory. Ignorowała pani nas, radni Platformy bojkotowali sesję, zrywali kworum, nie mogliśmy tego odbywać. I dopiero dzisiaj, dzięki temu, że media zrobiły to, co zrobiły, że lokalni aktywiści również pokazali swoje oblicze, to pani jest tutaj dzisiaj, się tłumaczy, tak? Nie wplątujcie nas w to wszystko. Nie chciejcie tego, żebyśmy my byli w komisji, która jest fasadowa, która jest zupełną bzdurą. A teraz no, pan przewodniczący mówił 11,5 minuty. O odpowiedzialności politycznej nawet trudno jest mówić, bo to jest oczywiste, kiedy frontem za panią prezydent stanęła cała Platforma Obywatelska. Ciekawe, że dzisiaj, kiedy rozpoczęło się postępowanie prokuratorów, wszyscy z tych, którzy stają za panią prezydent, już wiedzą, że jest niewinna. To bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, naprawdę. Ja bym się wstrzymał z tym wszystkim, na spokojnie. Nie, panie prezydent, ja powiem tak. Dzisiaj chyba mamy do czynienia z pewnym swoistym happeningiem pożegnalnym Platformy Obywatelskiej i ta wystawa Titanica nie jest przypadkiem tu obok. Na koniec chcę zadać jeszcze jedno bardzo bolesne pytanie. Takie kończące, ale myślę, że warto. Tu padało wielokrotnie Noakowskiego 16. Pani powiedziała, że wszystko jest okej. Okay. Że wszystko jest okej. Okay. Ja się chciałem zapytać, pani prezydent, kiedy pani w końcu naprawi krzywdy moralne i naprawi je, przekazując zadośćuczynienie finansowe wobec tych, którzy naprawdę jeszcze funkcjonują. Jest pan Stanisław Likiernik, oficer Armii Krajowej, bohater Powstania Warszawskiego. Są ludzie, którzy są prawdziwymi spadkobiercami. Jeżeli nie uda się pani w ten sposób, to ja bym proponował, żeby pani prezydent to zadośćuczynienie moralne przekazała na rzecz organizacji, które upamiętniają Żydów polskich. Bo ta krzywda, która się wydarzyła, naprawdę jest faktem i niezaprzeczalnym, pani o tym wie. Wszyscy wiedzą, że były wyroki,
za fałszowanie dokumentów. Wszyscy wiemy, skąd te dokumenty zostały nabyte i w jaki sposób pani rodzina weszła w posiadanie tej kamienicy. Ja wzywam, apeluję do pani sumienia, rekompensata moralna i finansowa dla tych, którzy są. Wystarczy tego mechanizmu psychologicznego wypierania tej winy. Odwagi, pani prezydent. Czasami trzeba pewne rzeczy robić dobrze. A tak na koniec, trzeba się po prostu zachowywać jak trzeba. Dziękuję.